3 kilo to nie 300 gramów. Jak to skomentujesz? No słuchajcie, no co tu komentować? No, to pan, no trochę brak profesjonalizmu, no ale nie będę tego oceniał. Słuchajcie, ja też się ostatnio wykoleiłem. Może nie o 3 kilo, jak powiedziałeś, ale o 300 gram. Dzisiaj to zrekompensowałem, zrobiąc 77-300, więc te 300 jakby uzupełniłem. Jeszcze raz za to wszystko przepraszam, za to, że się wykoliłem raz i pierwszy raz w karierze. Nie powtórzę tego. Nie będę komentował, nie ma sensu. Róbmy swoje. Każdy będzie oceniany przez widownię, przez was. Czego mam tego, co mam tu komentować? No, jest to przykre po prostu i tyle. I na ten temat myślę, że trzeba zamknąć, iść dalej, patrzeć, co się dzieje. Tomek tam mówi, że zmienia kategorię wagową. No to wiesz, no niech idzie chłopak swoim torem. Mówię, robię swoje. Najważniejsze, że ja zrekompensowałem wszystko. Myślę, że nie będą mieć kibice do mnie żadnego żalu ani niczego, bo też mogłem dosłownie popierniczyć sprawę i nie zrobić wagi i pójść sobie 82 czy 3 kilo na wadze i pokazać, że po co? Przecież i tak mi zapłacą. Wiecie, o co chodzi? Nie, to nie o to chodzi. Trzeba być profesjonalnym zawodnikiem zawsze. Na ulicy staram się być zawsze profesjonalny, zawsze pomocny i w tym przypadku mówię raz. Pierwszy raz się wykoleiłem, poniosłem z tego srogą porażkę, jak w oktagonie, jak i w życiu codziennym, gdzie ten hejt się odbił mocno, ale mówię, rekompensuję, posypałem głowę popiołem i jestem w nowym wydaniu z nową energią. Ale paradoksalnie otwiera się szansa przed tobą, bo coś, co wydawało się być zamknięte, no teraz może być otwarte, czyli gdzieś ten pas. No wiesz co, może, czy ja mam o tym teraz myśleć? Nie, wiesz co, czy federacja będzie chciała, żebym walczył o pas, to będę się bił o pas. Jeśli nie będą chcieli, to będę toczył dalej te pojedynki, zawsze dawał show i niech się to kręci. Mam nadzieję, że kibice przychodzą też na moje walki, że to się wszystko tak fajnie napędza. A czy to będzie pas? No ja powiedziałem wcześniej, czy później tak go zdobędę, czy to będzie rok, dwa, czy pięć, mam 31 lat, myślę, że jeszcze ta piękna kariera przede mną, sami też możecie to ocenić. No 30 lat to chyba takie dopiero do szczytu się dochodzi, więc no jeszcze trochę nawojuje. Skąd ten pomysł na Jokera, bo teraz maskę zdjąłeś, ale na ważeniu była maska. Wiesz co, no Joker, no żeby coś wyczarować wreszcie z fajnego i żebym ja był wreszcie zadowolony z swojej walki, bo zawsze coś brakuje, że coś mogę więcej zrobić, a zawsze czegoś brakowało i ten strój to jest taki właśnie Joker, który pokaże, że jestem nowym osobą, która ostatnio się wykoleiła, a teraz jest naładowana pełną energią, ze strojem, z tymi kolorowymi, różnymi kolorami, żeby to naprawdę, no to też mnie napędza, bo to mówię, no nie na czarno, nie na smutno, nie na szaro, tylko na kolorowo. Jutro też jest bardzo kolorowo, bo to jest coś nowego, amfiteatr, kadzielnia, no coś pięknego, nowy projekt, więc no jest energia, sami widzicie, że ja mógłbym się już naprawdę tak dzisiaj bić, mówię, no nie zrobiłem tej wagi jakoś tak drastycznie dużo, żeby mnie to obciążyło, ja mówię, jestem już naładowany dzisiaj i z miłą chęcią mógłbym podjąć te rękawice dzisiaj. Wracając do tej wagi, oczywiście nie wiemy teraz, jak ta wasza waga będzie wyglądała w trakcie walki, ale to, co się stało, może mieć jakieś przełożenie na walkę albo na jego przewagę? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz co, nie wiem. Walczyłem i robię z cięższymi, sparuję z cięższymi. Czy to ma znaczenie 3 kilo? Na pewno, wiesz, w sporcie zawodowym nawet kilo ma różnicę, nie? Wiesz, jeśli to by był przełom taki, jak na przykład miałem z Wiejrą, gdzie on ważył w dniu walki 98 kilo, a ja się biłem w 8,4, ja miałem 8,7 na wadze, no to jest siła i to było odczuwalne. Jak trafiał mnie, no to ja leciałem do tyłu parę metrów, prawda? A w tym przypadku te 3 kilo, no nie wiem, ja tak do swojej wagi dobiję, takie jak mam zawsze, naturalnie. Tomek, tak 87-86, to jest moja taka naturalna waga, na co dzień sobie trenuję. Muszę się potem trochę przereżimować, nie jest słodkiego i wtedy wschodzi ta waga. No ale wraca zaraz to samo, widzicie, że już jestem okrągły, byłem rano wciągnięty, a już jestem normalny, naładowany. Więc mówię, no kurczę, wydaje mi się, że w tym przypadku i już na tym etapie dla mnie ta różnica kilogramów nie robi wrażenia. Tomasz Romanowski podczas rozmowy powiedział, że po takich ciężkich kontuzjach, jaką miałeś, nie wraca się już tak w pełni psychicznie do pełni formy. Jak ty uważasz? Czy też masz takie zdanie? Nie, no co ty, wiesz, to wszystko siedzi w głowie. Jeśli mój mental jest bardzo mocny, a mówię, jest po tym wszystkim, co zrobiłem do tej walki, jest naprawdę bardzo mocny, to tutaj nie ma jakiegoś kalkulowania, że noga mi boli, czy jest złamana, czy nie. No to niech próbuję ją kopywać, to zobaczymy, czy se sam na niej nie złamie nogi. Więc mówię, tutaj nie ma żadnego problemu z moją głową i z moją nogą. To tak bym powiedzieć, że Tomek jest tak porozbijany, że też już tyle to poprzyjmował na twarz, no to wiecie, o co chodzi, nie? No i po co tak gadać? No słuchajcie, no wychodzimy jutro, ja jestem... Mam zielone światło od lekarzy, ode mnie kliniki, od doktora Nagraby, od całego sztabu ludzi, którzy na tym mocno czuwali, było wszystko porobione od A do Z, więc
słuchajcie, jakby nie była zdrowa i ona by była zła, no to bym tutaj nie stał, wiecie o co chodzi. Dlatego jest wszystko siklarko dla mnie. Ale jak dobrze pamiętam, po walce z Adrianem Bartoszyńskim gdzieś tam mówiłeś, że z tyłu głowy ci siedziała cały czas ta noga. Czy tego problemu już na dzisiaj nie ma? Wiesz co, to było trochę inaczej, bo ja wiedziałem, że Bartosz gdzieś będzie próbował pewnie łapać tą nogę chorą, nie? I to było, że taki, w tym stronę był taki uraz, nie? To nie było tak, że on mi złapał nogę i ja już wiedziałem, że ja... Wiesz, że tam się jeszcze kręciłem, jeszcze próbowałem, zaczął chrupać, no i może troszkę spanikowałem, nie? To był ten moment, że jak on mocno złapał, dopiął, zaczął chrupać, to zacząłem się zielone światełko robić, że kurwa, ty albo 2 lata cię nie ma znowu i wracasz dopiero, a już bym nie wrócił, nie? Więc dlatego no, stwierdziłem, że lepiej klepnąć i ponieść całą to wykolejenie się, które zrobiłem, żeby się odbudować jak Feniks popiołu, jako Joker wracam. A trudno było przetrawić to, co się stało? Bo ty byłeś na fali, nie licząc tego epizodu w pierwszej walce z Zarumskisem, to byłeś na fali, byłeś blisko wielkich walk tutaj i no i stało się coś takiego, trudno było to przetrawić? Tak, bardzo mi to siedziało w głowie przez 2 tygodnie, pracowałem z ludźmi bardzo mocno, właśnie z takim Tomkiem Gulakiem, który też bardzo mocno mi pomagał właśnie od strony głowy, żebym sobie to poukładał, że tak naprawdę nic się nie stało. No słuchajcie, no ja jestem zwykłym człowiekiem, jestem zawodnikiem, który mnie raz pewnie jeszcze przegra, nie? Bo wiecie, jak jest fala wznosząca, to jest super, nie? Jesteś wychwalany, ale ludzie muszą się też z tym myśleć, kibice, że my jesteśmy tylko zawodnikami i też się czasami wykolejmy, nie? Może zagrać, może dziennie zagrać to, tamto, różne aspekty, różne małe bodźce, które nam nie pozwalają wyjść w tej formie, wiecie o co chodzi. Dlatego, no mówię, no była znosząca, mogłem sięgnąć ziemię po pas, mogłem się bić z Roberto, no na razie się to wszystko zatrzymało, ale mówię, no ja wracam zmotywowany i dalej ten sam dabelczem, który robił te świetne pojedynki, co był nagdałdowany, wstawał i wygrywał walki, więc jestem comeback, nie? Wrócę jeszcze do zachowania Tomka Romanowskiego tutaj podczas wywiadu. On jest nabuzowany, on jest nakręcony, on jest wręcz wściekły na to, że nie zrobił uwagi, na to, że traci 50% z wypłaty. No chciałbyś bić się dzisiaj, jutro, nieważne która godzina. Czy to może być zgubne dla niego, czy to może być jego handicapem? Myślę, że tak, że to jest właśnie na głowę może bardzo wpłynąć. Na pewno mu to siedzi w głowie, ta 50% i ta niezrobienie wagi, bo wiem sam, bo sam nie zrobiłem te 300 gram i też mi to siedziało i to się tak nie da powiedzieć, że to go nabuzuje, bo mnie to też miało nabuzować, a wręcz przeciwnie, zabrało mi, wiesz, wszystko, głowę mi zabrało mi samego siebie, ja codziennie o tym myślałem, zamiast się ładować, wiesz o co chodzi, ja leżałem na łóżku i sobie myślałem, że co ja zrobiłem źle, że ja nie zrobiłem tej wagi, nie, to było tylko 300 gram, może trzeba było uciąć sobie nogę, palce, nie wiem, włosy zgoldzić, o co chodzi, to nie ma tak, to słuchajcie, to głowa człowieka jest tak skonstruowana, że on może mówić to, co chce mówić i to wy chcecie słyszeć i to tak naprawdę to jest... Inny świat w ogóle, wiecie o co chodzi. Dlatego mówię, no, mnie to zmotywowało jeszcze bardziej za to, że on podszedł bardzo nieelegancko do tej walki, do walki wieczoru przede wszystkim, bo to rozumiem, jakby to były jakieś tam, nie wiem, pierwsze walki, no ale trudno, jest jak jest, ja mówię, jutro robimy to, co umiemy najlepiej i to, nad czym pracowałem 15 lat. Ale no nie ukrywamy, że sytuacja potoczyła się bardzo na korzyść twoją, oczywiście nie z twojej winy, ale Szamin Musajew czy Roberto Soldicz, no nie ma ich, a, znaczy nie wiemy jak będzie z Roberto Soldiczem, no ale jeżeli wygrasz z Tomkiem Romanowskim, no to może się okazać, że będziesz no pierwszym tak naprawdę pretendentem do pasa mistrzowskiego, poza Adrianem oczywiście. Wiesz co, no kurczę, myślę, że ten rewanż z Adrianem byłby jak najbardziej gdzieś tam realnym dla was, bo wiecie jak się walka toczyła, nie? No ja go trafiłem, no szczęście w nieszczęściu dla niego, dla mnie nie. Że zapał tą nogę, przykleił się do niej, no i trudno, nie trzeba było kapitulację zrobić, ale mówię, no fajne by było zestawienie nas powrotem, żeby wyjaśnić już te niedomówienia, walce o pas, 5 rund. Słuchajcie, no czemu nie, ale to wszystko później, zobaczymy.